Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Głupio brzmi tytuł, przypowieść o marnotrawnym synu. Lepiej się już słucha o miłosiernym ojcu. Ale to tak jest słowo skierowane do tego starszego syna, który siedzi w domu i szemrze, że tyle pracuje, a nic z tego nie ma. Faryzeusze i uczeni ciągle czepiali się Jezusa o jego metody pracy i o to, z kim się spotyka. Bardzo razili ich ci celnicy i grzesznicy. Zupełnie jak starszego brata młodszy, który wrócił ze świata. Straszne jest takie siedzenie w miejscu i wmawianie, że trzeba inaczej postępować, ale samemu nie ma się odwagi, żeby spróbować. Albo pokazać. A ksiądz kiepskie kazania powiedział. A organista fałszuje. A babki klepią te różańce. A po co dekoracje na święta? Ja nic nie będę się angażował, bo jestem zmęczony swoją pracą. Niech inni to zrobią, a ja przyjdę na gotowe. Dobrze, możesz przyjść. Ale doceń, a nie oceniaj. Łatwo jest pilnować porządku wśród tych, którzy znają zasady, ale wobec nieokrzesanej grupy, która pierwszy raz przychodzi na spotkanie, należy uzbroić się w cierpliwość i wszystko dokładnie tłumaczyć. Ten młody, dorastający syn, który powiedział: ojciec, daj kasę, i poszedł w świat, nic o życiu nie wiedział. Nie chciał słuchać w swoim czasie nauk, ale wyszedł z założenia, że sam się wszystkiego nauczy. I to on zapłacił wysoką cenę. Bo z pozycji majętnego chłopca spadł do pozycji żebrak. Natomiast ten wielce zapracowany syn siedział w zamknięciu, choć nic go nie ograniczało. Jedynym kagańcem był jego brak odwagi, żeby poprosić albo zrobić coś, czego wcześniej nie czynił. Wydawało mu się, że jest wierny, ale ta wierność nie miała w sobie ani odrobiny miłości. Była niewolnictwem. Stąd jego zgorzchnienie i wyrzuty, jakie poczynił ojcu. Obraził się, że powracający brat znów otrzymał nowe szaty i wydano na jego cześć ucztę. Czasem patrzymy tak na ludzi gdzieś tam chodzących poza granicami wiary. Oceniamy ich, że są tacy bylejacy, podejrzani, dalecy. Tworzymy barierę, która im nie pozwala się zbliżyć, a nam przyjąć ich do siebie. I nawet gdyby chcieli wrócić do kościoła, czy znajdą tu miejsce dla siebie? Czy pozwolimy im zasiąść do wspólnego stołu i cieszyć się z ich powrotu? Słuchałem ostatnio świadectwa o powrocie do kościoła po dokonaniu aktu apostazji. Chłopak jako student wszedł w środowisko takie antykościelne, choć sam był wierzący i praktykujący. Ale to środowisko wytworzyło takie ciśnienie, że musiał podjąć takie kroki prowadzące do wystąpienia z kościoła, żeby mógł być zaakceptowany i zacząć się piąć w górę. W kilku latach przyszedł do kancelarii parafialnej prosić o możliwość powrotu. Zapytany o powód zmiany decyzji powiedział: ja już nie mogę wytrzymać. Czuję się pusty, wyjałowiony, bo tęsknię za spowiedzią i komunią. Taki był młodzieniec żyjący rozrzutnie. Kiedy dopadł go głód, chłód i ubóstwo, zatęsknił za miską strawy i ciepłym kątem, który mieli chociażby służący w domu jego ojca. I kiedy ujrzał go ojciec, poruszony miłosierdziem, jak to przetłumaczył święty Hieronim, wybiegł mu naprzeciw. A ten starszy, prawdę mówiąc, to on był marnotrawny. Miał wszystko i nie robił z tego użytku. Po prostu nie doceniał tego, co otrzymał, czym dysponuje i co może osiągnąć. Młodszy doświadczył miłosierdzia, a starszy musi jeszcze dorosnąć. Bo jak pisał święty Jan Paweł II, miłosierdzie ujawnia się w swoim właściwym i prawdziwym świetle, kiedy przywraca i wydobywa dobro ze wszystkich form zła, jakie istnieją na tym świecie i w człowieku. Z Panem Bogiem.